Dzień dobry, prosto z pięknej przestrzeni Teatru Śląskiego w Katowicach. Dzisiaj dzieje się właśnie stąd, a też okazja wyjątkowa. Właśnie dziś ma miejsce premiera spektaklu Don Kiszot w reżyserii Jakuba Rożkowskiego. No i ci wszyscy, którzy będą mieli okazję zobaczyć spektakl, przekonają się, czy przypadkiem poszukiwania miłości i akceptacji nie zaprowadzą nas do miejsca, w którym raczej nie chcielibyśmy być. Oprócz tego porozmawiamy o 8. balu charytatywnym na rzecz Hospicjum Cordis w Katowicach. No i do tego mam dla Was książkę, mam dla Was propozycję, gdzie warto bywać. A to oczywiście jeszcze nie wszystko. Dlatego dzieje się, zaczynamy. Oh, I feel good, I feel so fine. Przestrzeń Teatru Śląskiego bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna i bardzo gościnna. Jakub Rożkowski, reżyser Don Kiszota. Cześć. Hej, cześć. No i jak widzę, że spokojnie, że jakiś tak uśmiech jest na twarzy. No uśmiech jest, bo tworzymy i się buduje i to wszystko się nam kreuje, ale no gorąco, nie? Jesteśmy tuż przed, więc tak czekamy, czy to, co wypracowaliśmy, wymęczyliśmy na próbach, dostanie już takiego finalnego kształtu, który będzie jakoś ciekawy i inspirujący i jakoś wciągający dla widzów. Ciekawe, inspirujące i zastanawiające jest to, że jak mogłeś Don Kiszota, idealistę, do szpitala? No jak? No jesteśmy, moim zdaniem jesteśmy w zgodzie z tekstem, to znaczy tam też mówimy o starym człowieku, no starość wtedy to było 40 lat, nie 60 czy 70, no ale który siedzi w domu i nie ma pomysłu na siebie i szuka siebie i jakby spróbuje znaleźć swoją przestrzeń jakiegoś marzenia, wolności, no i wymyśla nagle, że stanie się błędnym rycerzem i zmienia swoje życie całkowicie, nikt tego nie rozumie, rodzina tego nie rozumie, sąsiedzi tego nie rozumieją, no bo facet, oni uważają, że facet zwariował, my uważamy, że po prostu no znalazł właśnie, jest, nie wiem, swoją strefę błądzenia, swoją przestrzeń dla swojej wolności, którą za wszelką cenę próbuje zdobyć, co wydaje mi się no, inspirujące dla nas wszystkich. Wiesz, to trochę tak jest, że ja sobie teoretycznie żartuję, chociaż w spektaklu z tego co wiem będą te aspekty komediowe również. Niech ich będzie jak najwięcej, no w sensie to jest dość zabawna historia, nie? Tam się tu dużo bardzo dzieje, przygodowa opowieść, więc no nie, niech ta mancza będzie jak najbardziej kolorowa i zabawna. Ale konstatacja jest taka, że jednak może ktoś pomyśleć, że szukanie tej miłości, szukanie tej nadziei, akceptacji może prowadzić do takich mało sympatycznych rejonów w życiu. Natomiast to, o czym my mówimy tu w spektaklu, to, że zawsze warto próbować. I żebyśmy w ogóle tego nie odpuszczali, bo to się w końcu może udać, nawet w najbardziej absurdalny sposób, czy taki, w który my sobie nie wierzymy, to się po prostu może wydarzyć i tego jakby nie, no jeżeli nie będziemy próbowali, to na pewno się nie wydarzy. Jeżeli damy sobie na to szansę, nawet w późnym wieku, nawet mimo, nie wiem, chorób, trudności, my cały czas możemy marzyć i mamy do tego prawo i jakby powinniśmy chcieć za tym podążać. Moim zdaniem tak, no nawet jak jest trudno, nawet jak my jesteśmy trudni, nawet jak nic się nie udaje, to walczmy, no. Myślę, że warto wyciąć teraz to, co powiedziałeś i wiesz, żeby każdy sobie codziennie rano odwijał, że jednak jest szansa, jest nadzieja. No i dobrze, pamiętajmy o tym, czasy mamy nieszczególne, więc tym bardziej. Wiesz co, to nie twój pierwszy raz, że tak się wyrażę, w Teatrze Śląskim. Znasz bardzo dobrze ten teatr. Jak się tu pracuje? Tu jest wspaniale. Ja jakby kocham Katowice za jakąś taką, ten ruch, tą wolność, która też tutaj jest. No, zespół Teatru Śląskiego jest absolutnie wspaniały. No, miałem też tą możliwość, że mogłem jakby zaprosić do współpracy tych artystów, na których jakby, na którym spotkaniu jakby mi zależało, więc no to jest duża rzecz zawsze, być tutaj i móc tutaj pracować i duży honor, więc bardzo się z tego powodu cieszę, no i mam nadzieję, że to, co tu zrobimy, nie zawiedzie, tylko uwiedzie. Tak, my się bardzo cieszymy, że też lubisz do nas przyjeżdżać, do Katowic, do Teatru Śląskiego, bo dzięki temu możemy zobaczyć takie sztuki, jak na przykład dzisiaj Don Kiszot. Dziś premiera, ale oczywiście nieraz będzie można tutaj zaglądać. Niekoniecznie pewnie z tobą się spotkać, ale na pewno z aktorami, no i ze sztuką, no i z tą nadzieją, która, jak słyszeliśmy, jest obecna i powinna być obecna w naszym życiu. Dziękuję ci bardzo. Wielkie dzięki, no i zapraszamy na podróż do kolorowej La Manche.
Czy da się oszukać zawodowego oszusta? Klaus, bohater tejże książki, przekonuje się, że wcale nie jest to takie proste, tym bardziej jeśli chodzi o samego siebie. Klaus, odwrócona prawda. Max Bilski, autorem tej książki, którą dzisiaj Wam przedstawiam. A tutaj to historia zdesperowanego człowieka, uwikłanego we własne kłamstwa, który ponad wszystko stawia sobie jednak spokój bliskich i miłość do ukochanej. Pytanie, czy można oszukać oszusta, tym bardziej jeśli tym oszustem jest się samemu? O właśnie, jeśli chcecie znaleźć odpowiedź, to znajdziecie ją właśnie w tej książce. Jeśli chcecie zdobyć książkę, to po programie, oczywiście na profilu facebookowym Telewizji TVS, znajdziecie wszystkie informacje, jak to zrobić. Regulamin naszego konkursu na tvs.pl. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nasza wielka poetka, noblistka Wisława Szymborska w blisko połowie swoich wierszy użyła słów oznaczających zwierzęta, zarówno te prawdziwe, jak i te przez siebie wymyślone, jak i te związane na przykład z mitologią. I tego dotyczy spektakl Kot w pustym mieszkaniu, co oczywiście jest tytułem jednego z wierszy Wisławy Szymborskiej, a spektakl będzie do zobaczenia w Teatrze Polskim we Wrocławiu na scenie na Świebockim. I właśnie jeśli chodzi o ten spektakl i podejście Wisławy Szymborskiej, niezwykle ciekawe jest to, że poetka zauważa, jak bardzo niebezpieczne jest antropocentryczne patrzenie na świat. Według Wisławy Szymborskiej zarówno zwierzęta, jak i na przykład kamienie patrzą na nas, czują i myślą. Klasyczna opowieść o śmiertelnej namiętności przeniesiona w czasy współczesne. Carmen, a dokładnie mowa o transmisji opery z Metropolitan Art Opera w Nowym Jorku, która odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Na scenie plejada operowych gwiazd, a wśród nich Piotr Beczała, nasz Polak, czechowiczanin. W sobotę 27 stycznia od godziny 8.30 na Pogorii w Dąbrowie Górniczej zimowe międzynarodowe warsztaty szkoleniowe służb ratowniczych bezpiecznie na lodzie. Dzień później, w niedzielę 28 stycznia o godzinie 18 w Katowice Miasto Ogrodów koncert Anny Wyszkoń i Marka Jackowskiego Oprócz Błękitnego Nieba. W środę 31 stycznia o godzinie 18 w Sosnowcu gratka dla fanów kina Stare Polskie Komedie Jadzia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Także w środę 31 stycznia o godzinie 19 Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na spektakl Kot w pustym mieszkaniu. Z kolei w piątek 2 lutego Wrocławski Teatr Komedia zaprasza na spektakl Przyjazne dusze. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. Z kolei w poniedziałek 18 marca o godzinie 17 w Kino Świt w Czechowicach-Dziedzicach opera Richarda Wagnera Lohengrin. Hospicjum Cordis w Katowicach od 1990 roku pomaga, ale ważne jest też to, żeby byli ludzie dobrego serca, którzy w tym pomaganiu pomagają. Krzysztof Rożnawski razem z nami. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Krzysztofie, sytuacja jest bardzo prosta. Wy robicie dobro, ale też ludzie, którzy są za wami i z wami, też mogą to dobro czynić. Dokładnie. Jakby naszym celem tak naprawdę od zawsze było to, aby osoby, które trafiają do nas pod opiekę, czy to stacjonarną, czy hospicjum domowym, godnie żyły do samego końca, bez cierpień i staramy się właśnie tak zajmować nimi, a robimy to w dużej mierze dzięki temu, że są osoby, które nam pomagają w tej opiece. Wiesz co, piękne jest też to, że chyba ludzie już zrozumieli, że to godne odejście, te ostatnie dni, miesiące, lata, bo to przecież różnie bywa, one nie muszą obfitować w cierpienie. My mówimy teraz o bardzo poważnych, trudnych sprawach, ale wy przy okazji dajecie taką radość, niesiecie tą nadzieję, bo to jest potrzebne. Dokładnie, jakby no postrzegamy cierpienie jako bardzo taki wielopoziomowy, wieloobszarowy rzecz, którą można tutaj
poprzez wielospecjalistyczne działania różnie adresować, czy to poprzez taką wsparcie psychologiczne, czy medyczne, czy duchowe, społeczne, więc jakby tutaj naszym celem przede wszystkim jest właśnie niwelowanie tego cierpienia. Za chwileczkę powiemy o tym, w jaki sposób będzie można niebawem pomóc i domyślam się, że to już jest pewnie też już grupa ludzi, którzy doskonale wiedzą, czym wy się zajmujecie, co robicie i rokrocznie wam pomagają, ale tak jeśli moglibyśmy teraz nakreślić naszym widzom, na czym tak naprawdę ta wasza praca polega? Oj, tutaj ja bym powiedział, że jest bardzo szeroka przede wszystkim, jakby czy to właśnie wsparcie takie medyczne poprzez podawanie leków, czy też niwelowanie objawów takich fizycznych bardziej, ale też wsparcie psychologiczne, radzenie sobie z różnymi lękami i smutkiem i budowanie takich zasobów, które pomogą nam powiedzmy w tym, w tej ciężkiej sytuacji, którą jest choroba. Ja domyślam się, że tu chodzi nie tylko o pacjentów, ale też chodzi o ich rodziny, prawda? Tak, tak, bo tutaj zajmujemy się również rodzinami, nie tylko chorymi, ale bierzemy pod opiekę cały system, który z osobą przychodzi jakby. No to teraz przejdźmy do tego momentu, który już niebawem będzie się dział, bo przecież 8 już bal charytatywny na rzecz Hospicjum Cordis. Uśmiechamy się, bo to jest piękne, że faktycznie jest pokaźne grono osób, które, tak jak wspomniałam wcześniej, wiedzą doskonale, czym wy się zajmujecie, jak dużo dobra czynicie i też chcą pomagać. Bal, no to powiedzmy, gdzie i co się będzie działo? Tak, no tak jak już wspomniałeś, jest to 8 edycja balu. Tutaj Szybbończyk w Mysłowicach wspomaga nas tak naprawdę od samego początku. I to bal będzie w sobotę, 27 stycznia o godzinie 18. Tutaj dochód z imprezy zostanie przeznaczony w części tutaj na Hospicjum Cordis, przede wszystkim na leki i na krew, ponieważ te aspekty tutaj pomagają nam w opiece bardzo. To tak naprawdę jest coś, co się wyczerpuje na bieżąco, więc potrzebujemy po prostu uzupełniać te zapasy i no, to dzięki tak naprawdę wszystkim ludziom, którzy nas wspierają w tym. I przygotowujecie oczywiście specjalne atrakcje dla wszystkich, którzy się na balu pojawią. Tak, tak. Będzie występ zarówno Piotra Kupichy, jak i pani Joanny Kściuczyk-Jędrusik. I też będzie pokaz tańca, zaproszenie do tańca poprzez naszą rehabilitantkę, instruktorkę. Oraz licytacja, więc tutaj jak najbardziej myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście też nie zapomnimy o poczęstunku organizowanym przez Szybbończyk. Czyli taki prawdziwy, konkretny bal, powiedzmy sobie głośno i wyraźnie, 8 bal charytatywny, więc to też, wiesz, daje do myślenia i pokazuje, jak dużo ciekawych rzeczy wy też oferujecie tym, którzy na tych balach się pojawiają. Znaczy, że to jest po prostu świetna zabawa połączona z pomaganiem, czyli może być coś piękniejszego? Ja myślę, że nie, że to jest naprawdę pamiętny wieczór zarówno dla osób, które przyjdą się bawić, jak i wspierać po prostu działanie hospicjum. Cudnie, pomagajmy, moi drodzy, miejmy te wielkie serducha, jutro już bal, także pewnie teraz już ciężko będzie zdobyć bilety, ale warto wiedzieć, jak można pomagać, także wszystkie te informacje z pewnością w sieci Państwo znajdziecie. Hospicjum Cordis w Katowicach naprawdę robi cuda i to jest najpiękniejsze. Dzięki wielkie, również Tobie za Twoją pracę i całej Waszej ekipie. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Wszystko w tym dzieje się. Mam nadzieję, że miło spędziliście Państwo czas, ale teraz jeszcze przypominam, no bo skoro dzieje się, to dzieje się i jutro. Chorzowska Biesiada Śląska z telewizją TVS i ważna informacja dla wszystkich, którzy będą z nami się bawić, będą też darmowe tramwaje z Zabrza, Świętochłowic, Bytomia i z Katowic. W takim razie życzę Wam cudownej zabawy. Oczywiście przez cały weekend i najbliższy tydzień, bo spotykamy się w piątek. Do zobaczenia.